choroby serca, najważniejsze znaki ostrzegawcze i objawy. Możliwe, że znasz kogoś, kogo dotknął problem choroby serca, nawet jeśli dobrze sobie z nim poradził dzięki lekom i zmianom stylu życia, to wczesne wykrycie znaków ostrzegawczych i dokonanie odpowiednich zmian może zapobiec niebezpieczeństwu zawału serca lub udaru mózgu. Wyjaśnijmy sobie, co to jest choroba serca. Kiedy Twoje serce zaczyna słabnąć, oznacza to, że nie działa już w najlepszym wydaniu i nie jest w stanie skutecznie pompować krwi. Może to być spowodowane pewną formą uszkodzenia mięśni serca, przewlekłym problemem wysokiego ciśnienia krwi, wadliwymi zastawkami serca, problemem genetycznym, wrodzona choroba serca, chorobą zastawek serca i powikłaniami z powodu reumatycznej gorączki, powodującej chorobę reumatyczną serca. Wyzwalaczem może być również choroba wieńcowa, która powoduje zatkanie tętnic cholesterolem, blokując je częściowo lub prawie całkowicie, uniemożliwiając prawidłowy przepływ krwi. Choroba wieńcowa lub choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą postacią choroby serca. Jeśli masz ten problem, mięśnie serca nie są w stanie otrzymać potrzebnego tlenu i krwi, co prowadzi do objawów takich jak ból w klatce piersiowej, arytmia lub nieregularne bicie serca a nawet zawał serca. Jest to nie tylko choroba mężczyzny. Problemy z sercem są często uważane za problemy mężczyzn, ale to tylko mit. Kobiety też są na to narażone. W rzeczywistości możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że główną przyczyną śmierci kobiet są choroby serca, a nie rak. Niestety, stan ten może być znany jako cichy lub bezobjawowy u wielu kobiet. Aż 64% wszystkich kobiet, które niespodziewanie umierają z powodu choroby niedokrwiennej serca, nie miało wcześniejszych oznak tego problemu. Jednym z bardziej powszechnych i powszechnie znanych objawów chorób serca jest dławica piersiowa lub ból w klatce piersiowej. Ból i dyskomfort są wynikiem niedostatecznego, bogatego w tlen dopływu krwi do mięśnia sercowego. Wykrywanie problemów z sercem w czasie znaki na które należy uważać. Oprócz bólu istnieją inne znaki ostrzegawcze, o których powinieneś wiedzieć, jeśli chodzi o serce. Dwie sytuacje, w których nie chcesz skończyć, to zawał serca lub niewydolność serca. Na szczęście oba problemy mają czerwone flagi, które mogą pomóc ci uratować własne życie lub życie kogoś innego, jeśli zauważysz je na czas. Poza tym pomaga również wiedza. Jak wykryć arytmię serca lub nieprawidłowe bicie serca? Jeśli podejrzewasz, że masz niewydolność serca lub zawał serca jak najszybciej uzyskaj pomoc medyczną. Jeśli jesteś sam zadzwoń po pogotowie, a następnie poinformuj członka rodziny lub przyjaciela. Znaki arytmii serca. Trzepotanie w klatce piersiowej może być spowodowane nieregularnym biciem serca lub arytmią. Podczas gdy pierwszym znakiem jest charakterystyczne trzepot, następujące objawy są bardziej problematyczne. Szybkie bicie serca. Zmęczenie. Uczucie omdlenia, oszołomienia. Duszność. Ból w klatce piersiowej. Zatrzymanie akcji serca. Znaki ostrzegawcze zawału serca. Oto, w jaki sposób możesz rozpoznać atak serca, zanim się on zdarzy lub zacznie. Ból w szczęce szyi i plecach, ból w szczęce, plecach lub szyi, a nawet dyskomfort w tych obszarach może być oznaką zbliżającego się zawału serca. Ból w klatce piersiowej dławica piersiowa, dyskomfort lub ból w klatce piersiowej sygnalizują nadejście zawału serca. Ból ramion, nawet bolesne ręce lub ramiona mogą być wynikiem problemów z sercem. Mężczyźni częściej cierpią na ból lewego ramienia podczas zawału serca niż kobiety. Zawroty głowy, jeśli czujesz się słabo, szczególnie w połączeniu z innymi objawami lub jeśli istnieje ryzyko wystąpienia problemów z sercem, może to być spowodowane zawałem serca. Kobiety częściej doświadczają tego objawu niż mężczyźni. Duszność, jeśli masz trudności z oddychaniem, może to być spowodowane tym, że Twoje serce stara się dostarczyć tlen i krew. Nudności. Kobiety mogą odczuwać mdłości lub potrzebę wymiotowania, gdy doświadczają zawału serca. Zgaga i niestrawność. Innym objawem częściej występującym u kobiet jest uczucie niestrawności, które jest często ignorowane w nadziei, że w końcu zniknie. Zmęczenie, jeśli jesteś niewytłumaczalnie zmęczony, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu inne objawy, może to być spowodowane zawałem serca. Trzepotanie w klatce piersiowej, znane również jako kołatanie serca, trzepotanie w klatce piersiowej może być spowodowane zawałem serca lub problemami z sercem. Ponieważ jednak istnieją inne nieszkodliwe przyczyny takiego stanu, jak lęk lub odwodnienie ważne jest, aby to sprawdzić. Jeśli przegapisz wczesne objawy, możesz być na tyle niefortunny, że pewnego dnia dostaniesz zawału serca. Nawet jeśli tak się stanie, uzyskanie pomocy medycznej na czas jest niezwykle ważne i może pozwolić na lepsze i szybsze odzyskanie zdrowia. Niektóre osoby również doświadczają zmieszania, utraty pamięci i dezorientacji z powodu zmieniającego się poziomu sodu i innych substancji we krwi. Brak apetytu i nudności są również możliwymi objawami. Wszystkie wymienione objawy znajdziesz w opisie filmiku. Pamiętaj też o subskrypcji naszego kanału.